Jadłem do Huancayo. To trasa. To jest Huancayo. Dzisiaj wcześnie rano przyjechałem z Huanuku do Huancayo. Huancayo leży na wysokości 3200-300 metrów, więc jest tu już zimno. Czuć w głowie różnicę ciśnienia. Zatrzymałem się w hoteliku Centro. Jestem na głównym placu Huancayo, placu Konstytucji, w głębi piękna, stara, 300-letnia katedra. Herbata z liśćmi koka dobrze działa na chorobę wysokogórską, bo troszeczkę ją mam, bo z 1900 przejechałem na 3300 tak w ciągu 6 godzin, więc trzeba trochę czasu, by to przeszło. Huancayo to całkiem inne miasto. Nie zobaczysz tu mototaksi. Jest bardziej przestrzenne, chociaż na tej głównej ulicy jest wielki tłok. Ta ulica to jest ciekawa, bo tędy przebiegał szlak Inków z Quito do Cusco. To była droga, dzisiaj jest tu asfaltówka. Huancayo to 400-tysięczne miasto, pięknie położone w dolinie Marcaro. W jeden dzień nie sposób coś poznać i zobaczyć. Ja jestem tu tylko przejazdem. To pomnik Ramon Castilla, pierwszego prezydenta niepodległego państwa. W wielu miejscowościach są pomniki jego i ulice nazwane jego imieniem. Tereny okolicy Huancayo zamieszkiwali górale indiańscy Huanca. Bardzo długo trwało, nim Inkowie podbili górskie plemiona Huanca. Dopiero w 1460 roku 9 król Inka Pachacutec. Teren słynie z uprawy trzciny cukrowej. Idę do jeszcze jednego kościoła, no bo tu dla mnie nic tak ciekawego nie ma, oprócz tych starych, zabytkowych kościołów. Nie wiem, czy będzie otwarty. Naprawdę koszmarem jest filmowanie cokolwiek, jakiegoś zabytku. Wszystko zastawione, albo głośna muzyka. Kościół w środku podobno ma bardzo piękny wystrój. Zaraz zobaczymy. I tu nazywają kościół Iglesia. Katedra jest katedrą, a kościół zawsze Iglesia.
Stare kościoły w Peru i w Boliwii są w środku przepięknie strojone rzeźbami naturalnej wielkości. Jak tu można coś ładnego zrobić, jakąś kompozycję, jak wszystko zawalone jest, zastawione. Jak wspomniano, trzcina cukrowa. Wyciskają z tego sok. No i hała, blicht, pińszczyzna i miejscowe jakieś wyroby tanie. Dziewczyny z sokami. Opuszczam Huancayo, jadę do Ayacucho. To 160 km w linii prostej, ale drogi będzie 250 km. Do Ayacucho może nie jest daleko, 250 km, ale to droga przez Andy górska i czas według rozkładu około 10 godzin. Firmy przewozowe mają swoje siedziby w takich malutkich, wąskich zaułkach. Tam z drugiej strony rzeki stale mamy linię kolejową. Thank you.
Ta rzeka to Juanka Velika. Cały czas jedziemy nad kanionem rzeki Juanka Velika. Facet jedzie z prędkością 60 do 70 na godzinę. Szok. Nie dziwię się, że ludzie wybierają nocną podróż, lepiej nie widzieć tej drogi. Niesamowita droga, cały czas wzdłuż brzegi Juanka Velika. Stoimy. Jakieś osuwisko skalne i muszą naprawić tą drogę, nie wiadomo jak długo to potrwa. Dwadzieścia, 30 minut przerwy w połowie drogi. Z Huancayo do Ayacucho cały czas jest taka droga górska. Widzę solidne jedzenie, ale mi się nie chce jeść. Zjadłem rano 4 bułki z jajkami. Bardzo trudno mi było filmować z drogi, z okna. Autobus jechał tak szybko, że nie szło nic spokojnie sfilmować. Jest to trasa dla tych, co mają zdrowe, silne nerwy. Obecnie się klimat tak zmienił, że rano jest do południa pochmurno i nawet lekki deszczyk, a po południu się przejaśnia, a jest to pora, gdzie już deszczy w ogóle nie powinno w tym rejonie być. Jeszcze 4 godziny i będziemy w Ayacucho. Tak łatwo powiedziałem, będziemy, a po drodze przynajmniej ze 100 krzyży widziałem. Kierowca w trasie szalał, bo na GPS-ie złapałem maksymalną prędkość 93 km na godzinę. A droga była stale serpentynami nad rzeką Juanka Velika. Autobusy firmy Molina to naprawdę dobra firma w Peru transportowa.
Ja za ten bilet z Huancayo do Ayacucho zapłaciłem 30 soli, no nasze 35 zł. A trasa, jak widać, niesamowita. W wioskach są spowalniacze na drogach, dlatego autobus zawsze zwalnia. Całą drogę, że też oni się nie boją, że z naprzeciwka coś wyskoczy. Raz o mało co, chyba o metr, żeśmy się zatrzymali przed osobowym samochodem. Ta droga naprawdę jest wąziutka. Że też tak wielki autobus może jechać i tak szybko. W tym czasie człowiek się już odparnia, ale na początku to jest strach. Jeden ruch i nas nie ma. Cały czas tak samo. Już do znudzenia. Może się coś z tych zdjęć wybierze. Innej możliwości filmowania nie mam. Ja naprawdę nie wybieram ujęć, tylko kręcę tak z przypadku. Pierwszy raz słyszałem, jak zatrąbił. No i też akurat spotkanie na wąskiej drodze. Mijanka, no trzeba jakoś, jeden musi drugiemu ustąpić. Mniejszy zawsze ustępuje większemu. Coś muszą wykombinować. Mógłbym poprosić, żeby filmować z kabiny, byłyby zdjęcia lepsze, ale nie chcę rozpraszać kierowcy w tak niebezpiecznej trasie. To są po prostu szaleńcy. Taką prędkością w tej drodze jechać, to tu widać, jak wyświetla GPS prędkość.